Witam Was serdecznie na występie z okazji Dnia Kobiet. Samorząd Uczniowski w męskim wydaniu plus Karolina przygotowali dla Was niespodziankę. Więc zachęcamy Was do przyjemnej zabawy i do miłego spędzenia czasu. Spotykamy się dziś, aby podziękować wszystkim kobietom za ich serce. Za to, że są z nami w każdym dniu naszego życia, w tym dobrym, ale i w tym złym. 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Właśnie z tej okazji pragniemy złożyć naszym paniom, nauczycielkom i koleżankom najserdeczniejsze życzenia. Niech Wam słoneczny żywot w pomyślności, a fortuna niech nie mija Waszego portfela. Ty zaś szlachetne zdrowie, uluguj sobie nasze panie i wspieraj ich nadwątlone przez nas siły. Moglibyśmy, odświętnie przybrawszy minę, rysować Wasze zasługi i hołd oddawać Wam głębokim. Lecz przy tak górnym i szumnym Waszego święta przebiegu, czy byście w nas rozpoznały swoich uczniów i kolegów? Zapewniamy Was, drogie kobiety, że myślimy o Was na co dzień, nie tylko od święta, i że każdy mężczyzna o Was stale pamięta. I choć mówicie, że jesteśmy słabi i leniwi, to jednak jesteśmy bardzo troskliwi. Podejmujemy różne starania i to wszystko z chęci przypodobania. Interesuje mnie szalenie, jak spodobać się Bożenie. Kim tu w życiu zostać, w jej sercu na zawsze pozostać? Rybakiem? To niełatwa sprawa. Rybak o świcie musi wstawać. Nauczycielem? Broń Boże, to się nie opłaca. Ucz dzieci? To zbyt męcząca praca. Rolnikiem? W żadnym razie. Rolnik przecież ma dużo pracy w lecie. Lekarzem? Też nie. Lekarz bo się musi martwić cudzym zdrowiem. A listonoszem może? Nie, nóg szkoda. A to wybiegać po schodach? Wiem, śpiącym rycerzem. Tak, w tym pachu każdy mężczyzna dobrze się czuje. I to mnie w oczach Bożeny zbuduje. No tak, wszystko kobietom zawdzięczamy, dlatego dla nich się staramy. Dla nich nasza praca, siły i wyrzeczenia, na tylko pozostałe marzenia. O swoich marzeniach opowie najbardziej bojowy mężczyzna świata. Idę do domu i marzę, no ja jej dopiero dziś pokażę. Bo najważniejsze, jak już wiecie, to pokazać siłę kobiecie. Pędzę do domu jak na skrzydłach i myślę, no zaraz znajdziesz się w mych sidłach. Otwieram drzwi, a ona jak mnie wita? Nawet ukochanego o zdrowie nie pyta. Siedzi wygodnie przy konsolecie i coś tam poprawia przy toalecie. Już mam zamiar zabić ze złości, a ona mi mówi. Za chwilę mamy gości, zaraz przyjeżdża moja mamusia kochana. Więc szybko, sprzątam, gotuję i do stołu nakrywam. I sam swój spryt podziwiam. I cóż mi pozostało z tych marzeń? W plecach, kilka na dłoniach odparzeń. No cóż, dziś właśnie się okazało, jak wielu z nas w serce kobietom oddało. Dziękujemy drogim paniom za udział w uroczystości. Bądź co bądź, najpiękniejszej uroczystości szkolnej.